W Rosji narasta przemoc wobec Izraelczyków. Wczoraj na pas startowy lotniska w Machaczkale wdarli się protestujący, uniemożliwiając wyjście pasażerom samolotu lecącego z Tel Awiwu. Setki osób wdarło się wczoraj na lotnisko w Machaczkale na południu Rosji. Celem byli pasażerowie samolotu z Tel Awiwu. Demonstranci to muzułmanie, którzy chcieli zablokować Żydom wjazd do miasta. Kontrolowali samochody opuszczające teren lotniska. Padały hasła antyizraelskie i okrzyki Allah Akbar. Jest wielu rannych, dwie osoby w stanie krytycznym. Lotnisko będzie zamknięte do 6 listopada. To nie pierwszy tego typu incydent. W sobotę na północnym Kaukazie odbył się wiec, podczas którego mieszkańcy domagali się eksmisji Izraelczyków. Na terenie budowanego żydowskiego ośrodka kulturalnego wzniecony został pożar. W odpowiedzi na te wydarzenia Izrael wezwał rosyjskie władze do zapewnienia ochrony Izraelczykom i Żydom na swoim terytorium. Ambasador Izraela w Moskwie współpracuje z rządem rosyjskim w związku z sytuacją. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Jerozolimie oświadczyło, że Izrael poważnie traktuje próby wyrządzenia krzywdy swoim obywatelom.